dobry, z tej strony Patrycja Buksofiew i witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Zbliżamy się powoli do końcówki roku, a to oznacza masę podsumowań i w ogóle rozmów o ulubionych książkach, największych rozczarowaniach, największych jakichś zaskoczeniach. Ja już powoli też w te klimaty tutaj będę wchodzić, ale tak nie do końca, dlatego że dzisiejszy film, jak już możecie zobaczyć po tytule, jest drugą częścią tak naprawdę filmu, który ja nagrałam na początku tego roku tak naprawdę i tam czytałam jednogwiazdkowe opinie z Goodreadsa o książkach, które były moimi ulubionymi do tamtego czasu, czyli właściwie no, w większości to były książki z 2021 roku i stwierdziłam, że to będzie taka moja seria na podsumowanie i będę ją tutaj dzisiaj kontynuować, bo będziemy czytać właśnie te bardzo, bardzo, bardzo złe, negatywne opinie o książkach, które były tymi moimi ulubieńcami w tym roku. Dzięki temu też poznacie, jakie są moje ulubione książki. Z tego roku oczywiście on się jeszcze jakby nie skończył, więc to nie są jeszcze moje ostateczne decyzje, no ale jakby nie wybrałam tutaj top 10. Cały czas mam jeszcze kilka takich książek, które chcę w tym roku bardzo, bardzo przeczytać. Nie wiem, czy mi się właśnie uda, bo ja cały czas liczę, że w grudniu mi się jeszcze uda. Ja na Goodreadsie miałam cel książkowy 50 książek, aktualnie mam 40, tak naprawdę przeczytałam 42 albo 3, bo nie mam tam patronatów pozaznaczanych. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jak ja to zrobiłam, ale wiecie, jak się czyta wcześniej w PDF-ie, to jakby ja tego nigdy nie zaznaczam na Goodreadsie, bo wy tego nie możecie widzieć. O to chodzi, więc jakby umykają mi te niektóre książki. Nie wiem tak naprawdę, ile przeczytałam, ale coś około tego i myślę, że do końca roku uda mi się ten cel osiągnąć, dlatego bardzo się cieszę. Jeszcze nawiązując do tych negatywnych opinii, ja je sprawdzam na Goodreadsie. Większość z nich jest angielska, więc będę się Wam tutaj starała je na bieżąco tak tłumaczyć. Ja nie ukrywam, że ciężko się czyta negatywne opinie o swojej ulubionej książce, bo to jest coś takiego, że Wy to uwielbiacie i w ogóle, a ktoś to po prostu zjeżdża i ja rozumiem te opinie, o ile, no w sensie, jeśli komuś się nie podoba. Nie jego gatunek, nie jego styl, nie jego tematyka, to wszystko jakby wiadomo, każdemu się podoba co innego i o tym tutaj w tym filmie trzeba pamiętać, ale jeśli ktoś po prostu tak totalnie zjeżdża daną książkę praktycznie bez uzasadnienia, to ja tego strasznie nie lubię, ale zobaczycie, różne tutaj przypadki w tym filmie będą. Zapraszam Was jeszcze na Instagrama oczywiście, bo zaczynamy tam niedługo świąteczne odliczanie. Tak jak już mówiłam ostatnio na story, nie będzie tutaj stricte daily jakiś vlogmasów u nas na kanale, ale jakby w tych terminach, w których mamy filmy, będziecie się mogli na pewno spodziewać jakichś świątecznych i zimowych filmów, więc o to się nie martwcie. A ja takie swoje daily vlogmasy będę starała się robić na Reelsach, na Instagramie właśnie, albo ewentualnie na story, mnie i tak macie tam codziennie, więc myślę, że nice. Pierwsza książka, która trafia do ulubieńców w tym filmie, to Aristotle and Dante Dive into the Waters of the World. Nie będę jeszcze nic mówić o polskim wydaniu, chociaż wiem, ale nie będę mówić, bo nie mogę, ale myślę, że niedługo już naprawdę, naprawdę będziecie się mogli tego spodziewać, więc nie przejmujcie się, niedługo będzie. Angielska recenzja, Worst Experience of My Life, czyli najgorsze doświadczenie w moim życiu. Mamy tutaj informacje o naszym głównym bohaterze, czyli Arystotelesie. I właśnie to mnie tutaj dosyć zaskoczyło w tej opinii, bo ta dziewczyna pisze, że właśnie w pierwszym tomie Ari i ogólnie jest jedną po prostu z jej ulubionych postaci, a w drugim to jest tak kompletnie inny charakter, że to jest po prostu nie do zniesienia. I ja tutaj szczerze przyznam się, że troszkę tego nie rozumiem, bo moim zdaniem jakby Ari zachował w drugim tomie ten swój charakter i to dalej było to samo. Niektóre takie cechy jego były bardziej nasilone, ale na przykład ja cały czas bardzo lubię, bardzo, 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 bardzo lubię Arystotelesa i nie wyobrażam sobie, żeby jakby on się na tyle jakoś zmienił, że ja bym po prostu go przestała lubić. Jest tutaj informacja też o tym, że w tej książce Ari bardzo dużo przeżywa takich smutków i w ogóle to faktycznie, ogólnie ta druga część, już Wam mogę powiedzieć, że jest taka dosyć na początku szczególnie, tak do połowy, w niej jest więcej tego smutku, ale jednocześnie jest taka nadzieja i pod tym względem nawet nie wiem, czy ten drugi tom nie był lepszy niż pierwszy, chociaż ja tego nie potrafię ocenić, musiałabym znowu zrobić reread pierwszego. Dalej nie czytam, bo to są spoilery, więc spoilerów tutaj nie będzie, nie martwcie się. This book has absolutely no redeeming quality and is just painful to read. The writing is cringy and repetitive as hell. Ogólnie Wam powiem, że tych jednogwiazdkowych opinii tutaj nie było dużo, a jak już były, to właśnie takie, że komuś mega się podobał pierwszy tom i że to była jego ulubiona książka, a tym drugim się strasznie zawiódł. Chcę Was zniechęcać do tego drugiego tomu, dlatego że myślę, że on jest po prostu warty przeczytania. I ogólnie, ja mam nadzieję, że te tutaj jednogwiazdkowe opinie nikogo nie zniechęcą. Naprawdę, jeśli chcecie przeczytać jakąś książkę, to nie sugerujcie się tym, bo jednak te opinie stanowią mniejszość. Kolejną książką jest bardzo głośna premiera czwartej strony, czyli Malibu Rising, po polsku Malibu Płonie od Taylor Jenkins Reid.
Tutaj byłam ciekawa opinii, bo jakby w życiu bym też tej książce nie dała jednej gwiazdki. To dla mnie nie było taki pewniak piątkowy jak właśnie Daisy czy Evelyn, ale ja jakby still w tej książce jest tyle takich dobrych rzeczy. O właśnie, będę Wam przy okazji tutaj w tym filmie opowiadać, co mi się najbardziej w tych książkach podobało i dlaczego uważam, że i tak powinniście je przeczytać. W sensie w Malibu Płonie jest pełno triggerów. Bardzo dużo takich, no, że jednak ja bym dała też... W ogóle każda książka Taylor Jenkins Reid to jest dla mnie po prostu 16+. I tyle. Ja jakby to muszę tutaj Wam mówić z góry, bo nie chcę, żeby ktoś młodszy przeze mnie jakby z mojego polecenia ją czytał, a potem się okazało, że tam było coś po prostu nieodpowiedniego dla jego wieku. I jak zobaczyłam w komentarzach, że a necessary story made worse by the most anticlimactic and badly written final. Ktoś tutaj pisze, że tak jest anticlimactic, a teraz no jakby bardzo dużo się porusza rzeczy związanych z klimatem, ale żeby jakby no przy Malibu Płonie, no tam wiadomo, nie wiem czy to jest jakiś spoiler czy nie, nie będę tutaj mówić dokładnie jak się kończy książka i jakby do czego nawiązuje ten tytuł, ale żeby czepiać się w przypadku takiej historii tego, że ona jest jakaś tam antyklimatyczna, że jest przeciw, to mam takie... Gdyby ktoś się czepił tutaj jakichś innych triggerów, to bym zrozumiała, że po prostu nie ta tematyka, ale jednak w książkach moim zdaniem się dzieją dużo gorsze rzeczy niż płonące Malibu. Naprawdę. To jest jakby najmniejszy problem w tej książce. Jeszcze jeden komentarz jednogwiazdkowy, który przy Malibu Płonie mnie zaskoczył. Dana osoba tutaj pisze, oczywiście macie tutaj wklejone te wszystkie komentarze, że ogólnie bardzo, bardzo lubi czytać, ale po prostu Malibu Płonie wpędziło ją w totalny zastój czytelniczy. I tutaj myślę, że jakby po prostu styl Taylor może nie do końca podpasował, jakby Malibu Płonie ma już trochę inny vibe niż Siedmiu Mężów i Daisy. Ale jakby to nie zmienia faktu, że ja tutaj dalej mocno tą Taylor na tych stronach odczułam. I też przy zarzucaniu tutaj w tych komentarzach, że ten styl pisania i tak dalej jest totalnie nie, no to mam takie trochę mieszane uczucia, szczerze mówiąc. Dobra, kolejny komentarz. Ktoś nazwał tutaj Malibu operą mydlaną. Nie rozumie, dlaczego ta książka otrzymuje takie dobre opinie na Goodreadsie i jego zdaniem nie ma tutaj po prostu nic do polecenia. Ja tutaj dam do tego kontrę. W Malibu mi się bardzo podobał wątek rodzeństwa Reeva i ogólnie wątek rodziny. Bo rzadko kiedy jakby w książkach takich z tego gatunku ja mam taką cały obraz rodziny. Jest zazwyczaj powiedzmy jeden główny bohater i wiemy tam coś tam o jego rodzicach, ale to nie są główni bohaterowie. Wiemy coś tam o jego rodzeństwie, ale to też nie są główni bohaterowie. A tutaj w Malibu, oprócz tego, że Nina jest główną bohaterką, to to jej rodzeństwo jakby straszną dużą wagę w tym wszystkim ma. No i oczywiście jej rodzice również, bo tam są retrospekcje. I to mi się bardzo podobało, bo to jest taki wartościowy, w sensie wartościowy, no, ciekawy motyw po prostu do pokazania i ja na przykład to w Malibu bardzo doceniam. Nie wiem, co było stereotypowego w Malibu, niektóre zachowania może sławnych ludzi, ale to też jest coś takiego, że jakby to nie jest w każdej książce, więc ja bym takiego Malibu nie nazwała taką każdą obyczajówką jak wszystkie inne jakieś tam, nie wiem, romanse czy coś tam, bo ono na tle innych moim zdaniem się wyróżnia. Ktoś tutaj napisał, że to jest po prostu jakby uczeń junior high schooler, jakby uczeń po prostu liceum, jeszcze ten młodszy, napisał to na jakieś zajęcia w klasie. I tu mam takie what? Jakby nie wiem, jak można porównać Taylor do jakichś tam prac uczniów z liceum, bo taka książka, czyli Malibu, takie coś napisać i ogólnie wymyśleć takie scenariusze, jakie pisze Taylor i jeszcze przekonać czytelnika, że tak naprawdę, wiecie, my to czytając mamy naprawdę wrażenie, że to miało miejsce. I to już trzeba mieć jakby coś mieć w tym swoim stylu pisania i przedstawiania tego całego świata przedstawionego, więc w życiu tutaj taki hejt mi się tutaj nie podobał bardzo. Zostajemy w klimacie Taylor Jenkins Reid, dlatego że jedną z moich absolutnych tutaj nawet top 3 tego roku jest Siedmiu Mężów Evelyn Hugo. Tutaj w ogóle mam jeszcze to nowe cudowne wydanie. Jeśli nie macie jeszcze Evelyn, to teraz jest dostępne o to piękne, nowe w twardej oprawie i to jeszcze z obwolutą. I tutaj się zastanawiałam właśnie, ile będzie hejtów w stosunku do Evelyn. To jest właśnie, trzeba też brać pod uwagę, że książki, które się bardziej wybiły na TikToku i tak dalej, na przykład właśnie jak ta, może mają tych opinii dużo więcej, a im czegoś więcej, tym jakby więcej też tych negatywnych, więc tutaj się nie dziwię. I tak jakby opinia o Evelynce jest bardzo wysoka na Goodreads. Ktoś napisał, w sensie zaliczył tutaj tę książkę do Worst Read of Decade, czyli w ogóle najgorsza książka dekady.
Serio, to było... Och, ja nie wiem. Kolejny komentarz mnie też dosyć zaskoczył, dlatego że tutaj osoba pisze, że nie spodziewała się w ogóle, że to powie, że nie pokocha jakiejś książki od Taylor i tutaj chyba czytała Daisy i Daisy jej się właśnie podobała, a Siedmiu Mężów nie. I hated every single character. Każdy charakter, każda osoba, każdy bohater był tutaj rozczarowaniem i to tutaj mnie... to mnie zabolało, bo... W Siedmiu Mężów jest bardzo dużo złych charakterów, w sensie takich, wiecie, złych, że nie, że oni są źle wykreowani, tylko oni są po prostu źli z charakteru, to nie są dobrzy ludzie, o to chodzi. Ale jednocześnie są te takie pozytywne postacie, jakby Harry Cameron, jakby jak można nie polubić Harry'ego, czy ktoś mi może powiedzieć? Ja nie wiem, tak samo ja nawet Evelyn, ja jakby zawsze darzyłam ją jakąś sympatią i... Nie rozumiem po prostu, jak w takiej książce, w której pojawia się tyle postaci różnych, przeróżnych, ktoś może nie znaleźć ani jednej, którą jakoś tam, którą mógłby polubić. That's weird. Znowu tutaj mamy komentarz przyczepiający się do stylu pisania. Mamy, że the writing is too simple. Dialogi i postacie są warte śmiechu i tu mam też takie... Tutaj mamy tak samo, I'm sorry guys, but the writing is just unforgivably bad. Nie spotkałam się jeszcze z całego środowiska takiego bookstagramu, bo to wszystko są też opinie z zagranicy, to też trzeba brać na to poprawkę. Nie wiem, może jakby po angielsku Taylor brzmi inaczej, ale ja czytałam fragmenty też po angielsku, więc jakby nie sądzę. Może dla native'ów to jakoś brzmi, ale polskie tłumaczenia my mamy bardzo dobre i one oddają, moim zdaniem. Teraz przechodzimy do długo i szczęśliwej książki, o której tutaj już na pewno na tym kanale nieraz słyszeliście, moim... patronacie takim pierwszym tegorocznym, jakby szczególnie te opinie, ja tutaj mogę być nieobiektywna, bo ja tę książkę kocham, ale też widziałam już tyle recenzji od was czytałam i nikt się do tej książki nie przyczepił, ale wchodzi, jakby wiecie, na Goodreadsie można znaleźć wszystko, więc tutaj mamy też nieraz mocne, jak ktoś napisał ten cytat, it was so bad, I want to give you a zero, but that's not possible, so I give you a one, to ja mam takie, bitch, dlaczego? Osoba napisała, że wszystko ją po prostu w tej książce złościło, szczególnie to, że jakby ona miała potencjał, który nie został wykorzystany. Moim zdaniem tutaj wszystko zostało praktycznie wykorzystane, w sensie potencjał na pewno, jakby tam jest wszystko git z tym. Alice też, tutaj mamy znowu przykład obyczajówki romansowej, która no już nie jest tą młodzieżówką i ja tutaj nie mam takich rzeczy, do których bym się naprawdę mogła przyczepić w tej książce. Ja to rozważałam dużo razy, ona też ma triggery, problematyka chorób psychicznych i ogólnie jakieś tam i tak dalej, fobie i tak dalej, to tam wiadomo, to teraz praktycznie w każdej książce jest. Rzeczy zarzuca, że Alice chciała po prostu na 400 stronach pokazać wszystkie jakby możliwe reprezentacje, no different representations. Czuło się to po prostu zrobione bardzo źle i tutaj się z tym nie zgadzam, bo nie ma jakby w Długo i Szczęśliwie aż takiej mega różnorodności, że autorka dosłownie... To takie coś da się wyczuć, jeśli autorka by chciała po prostu wcisnąć wszelkiego rodzaju właśnie jakieś tam reprezentacje i wszelkiego rodzaju problemy świata, tam nie ma czegoś takiego. Tam jest raczej taki spokój, tam są dwa główne problemy, to jest wszystko. Mamy też komentarz nawiązujący do choroby Charlie'ego, który miał te zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i myślę, że skrót OCD to jest właśnie od tego. Jeśli nie, to przepraszam, ale tak mi się wydaje. Jakby, no, ma wrażenie, że w ogóle autorka nie zrobiła researchu na temat tej choroby i tutaj z tym mam takie, że no, ja sama nie znam nikogo, nie mogłam jak... Nie mogłabym tego porównać do jakichś właśnie takich przypadków z życia codziennego, ale też nie zapominajmy, że jeśli jest to choroba o podłożu psychicznym, to ona będzie miała masę objawów i każdy będzie jakby, u każdego będzie się objawiała też trochę inaczej. Problem jest poruszony bardzo dobrze i przedstawiony moim zdaniem. Wszystkie wartości, które miały być w ten sposób przekazane, też tak zostały przedstawione w tej książce, więc tutaj bym się totalnie nie przejmowała, w sensie nie odnosiłabym się w ogóle do tego. Jeszcze tutaj jest w ogóle zarzucenie, że jego symptomy związane są z tą chorobą, są użyte tylko po to, żeby jakby związać tą dwójkę bohaterów razem. I to w ogóle taki zarzut, jak ja to przeczytałam. Kolejny komentarz o tym, że ktoś miał po prostu no, oczekiwanie, że to będzie sweet rom-com, czyli no, romans, tak? A tutaj jakby dostał trochę książkę z cięższą tematyką, bo może też faktycznie nie każdy, kto sięga po Długo i Szczęśliwie, liczy się z tym, że tam będzie cięższa tematyka, ale po to są triggery, dlatego moi drodzy, czytamy triggery, żeby wiedzieć, czy jakiej cięższej tematyki można by się było spodziewać po danej książce.
Przechodzimy do kolejnej cięższej książki ze względu na tematykę i nie będzie to książka anglojęzyczna, dlatego tutaj się też pojawiają polskie opinie, bo będą to wrony. Bardzo ciekawe, czy tu będą w ogóle jakieś jednogwiazdkowe opinie. Pierwszy komentarz, 1,5 gwiazdki. Trudno mi to ocenić, nie zasłużyło na 2 gwiazdki, nie podobało mi się, ale nie mogłam się oderwać, zakończenie to chyba jakiś słaby żart. I mean, serio, co to jest za zakończenie? I tutaj mam takie... Ktoś się nie mógł oderwać, ale... Nie podobało mi się, dam ci jedną gwiazdkę. No i dla mnie to jest takie trochę sprzeczne, bo jeśli ja nie mogę się oderwać od jakiejś książki, to znaczy, że ona coś w sobie ma i że na pewno nie zasługuje na jakąś jedną gwiazdkę. Bo ja jedną gwiazdkę to ja tylko chyba w życiu jakimś lekturom dałam, których ja po prostu nawet czytać nie potrafiłam. Kolejny. Skrajnie tendencyjna. Kompletnie nie byłam w stanie uwierzyć w tej historii. Autorka zrobiła pewne założenie i konsekwentnie je udowadniała. Nawet jeśli... Są wśród nas ludzie źli, to nigdy nie są źli w 100% i nigdy nie stanowią 100% naszego środowiska. Stworzenie takiego świata jest absurdalne. Dzieci w tym wieku mają jakiś pogląd na świat i nawet jak nie potrafią się bronić przed pewnymi rzeczami i mają złe wzorce w rodzinie, to nie są pozbawione myślenia. Tutaj się może odwołać ogólnie do problematyki wron. Znowu, może już słyszeliście na jakimś wrap-upie czy coś tam, bo o tym już mówiłam niedawno. Wrony to też jest duży trigger, tam jest przemoc. W sensie trigger, to źle brzmi, że ta książka to trigger. Ogólnie no, ona ma trigger warnings, tam jest przemoc i fizyczna, i psychiczna na dziecku w rodzinie. Ogólnie historia bardzo problematycznej rodziny. I tutaj, gdy ktoś jakby pisze, że no są źli ludzie, ale oni nie są źli w 100% nigdy. Jeśli autorka chce ukazać dany problem w książce, to ona nie może nagle po skrzywdzeniu danego dziecka napisać, że a... Ta osoba, co ją skrzywdziła, no nie była w 100% zła, bo nigdy ludzie nie są źli. No jakby, wiecie, to jest takie trochę złe oczekiwania co do danej książki, no bo tego się nie da pokazać. Zawsze winowajca jest winny i jakby no... Koniec tematu. Jeszcze, że dzieci nie są pozbawione myślenia. To właśnie jakby tutaj... To zdanie w tej całej opinii udowadnia o tym, że moim zdaniem chyba ta osoba nie do końca ogarnęła wrony, tą całą historię. Nasza główna bohaterka, ona była bezsilna. Jakby, wiecie, jeśli jest dziecko małe w rodzinie, no to jakby co to dziecko może zrobić? Nawet jeśli tak jest we wronach, że inni jakby starają się jej pomóc, ale to wszystko idzie na marne. I to jest właśnie to, że nieraz nie ma takiej siły, która by mogła jakby zwalczyć takie problemy w rodzinie. Totalnie ten komentarz mnie po prostu wkurzył. To już jest to, że ja tego nie rozumiem, bo moim zdaniem to jest niezrozumienie książki. I that's it. Jeszcze jeden polski. Gorszej książki to ja naprawdę dawno nie czytałam. Książka kończy się dosłownie nagle, znikąd. Sama fabuła jest w zasadzie o niczym, a cały problem przemocy jest strasznie po macoszemu opisany. I tyle wątków niedokończonych, naprawdę bez sensu. I mean... Fabuła wron to nie jest jakieś nie wiadomo co, że wiecie, jakaś literatura piękna czy coś tam, bo tam panuje tak zwany chyba naturalizm, ja teraz nie wiem, czy ja to dobrze określam, ale jednak tam po prostu ta książka, fabuła to są codzienne takie wydarzenia, takie, które dotyczą każdej rodziny, że dzieci chodzą do szkoły, rodzice do pracy i tak dalej. A co do zakończenia, to ono jest niespodziewane, ono cholernie boli, ale nigdy bym nie napisała, że jakby to... To zakończenie było takie znikąd. Wszystko ma swój kres i to był właśnie już kres totalnej wytrzymałości. Nie mogę tutaj powiedzieć, o co chodzi, ale to było wszystko uzasadnione. Teraz czas na coś, co właśnie tutaj bałam się, jak w którą stronę pójdą te jednogwiazdkowe opinie, bo będzie to autobiografii. Też właśnie widzicie, zazwyczaj jakby tak teraz stwierdzam po czytaniu tych wszystkich opinii, że zawsze te jednogwiazdkowe opinie dotyczą tego, że komuś się właśnie nie spodobał ten temat, który jest tym trigger warningsem w tej książce, więc po prostu z tego filmu się tutaj teraz robi rozmowa o trigger warningsa zamiast o opiniach innych ludzi, no ale jakby okej. I tutaj jest na przykład komentarz nawiązujący do tego, że książka została przedstawiona tej osobie jako w ogóle taka, wiecie, słodki romans i tak dalej, a tutaj ktoś się zderzył ze ścianą, bo tu nagle ryb mormoni i nagle ryb problem straszny związany właśnie z kulturą, z religią mormonów. Dlatego nie lubię, jak ktoś sięga po jakąś książkę i nie wie do końca, czego się spodziewać, albo właśnie po takim autobiografii tutaj stoi, dlatego patrzy w tą stronę, spodziewa się słodkiego romansu, a nagle ma takie what? Co to w ogóle jest? No to jakby jeśli ktoś, nie wiem, może zapewniał tą osobę, że o Jezu, jakiś super romans czy coś, to tak samo muszę się tutaj do czegoś odwołać. Przepraszam bardzo, ale ja muszę. Ja nie czytałam jeszcze Ends With Us. Ja wam zrobię film, jak ja to czytam, bo już był taki dawno w planach. Ja tą książkę mam już nawet kupioną, ale strasznie nie lubię, jak się jakby, nie wiem, jak to powiedzieć, trochę romantyzuje książki, które mają totalny
problematyczny jakiś tam problem w sobie, które mają jakiś trigger, a my je romantyzujemy i jakby przedstawia się tę książkę w mediach społecznościowych jako super romans, tak jak właśnie wydaje mi się to w It Ends With Us. W sensie nie jestem na 100% pewna, ale na TikToku po prostu It Ends With Us to jest najlepszy romans ever według jakby no, niektórych. I ja tutaj tego nie neguję, ale jest giga trigger, bo ja o tym wiem. I po prostu ktoś potem, sięgając po It Ends With Us, spodziewając się romansu, dostaje taki trigger, no i potem ma takie totalnego mindfucka, jakby wiecie, nie róbcie tego. I taka sama sytuacja może być w autobiografii, że jeśli ktoś wam przedstawi tę książkę jako super romans i w ogóle, nie wiem, luźna młodzieżówka, czytajcie, no to to tak totalnie nie jest, bo jednak ona też ma, tam są ciężkie tematy. Uwaga, kolejny komentarz. Minęło trochę czasu, odkąd skończyłam, ale to chyba najgorsza książka, jaką przeczytałam w życiu. Nienawidzę głównego bohatera i jego sposobu myślenia, a to jak zostało rozwiązane to, co zaszło między nim, a jego przyjaciółką jest dla mnie nie do pomyślenia i przelało czarę goryczy. Jeszcze co do tego wątku z przyjaciółką, to była faktycznie problematyczna rzecz w tej książce i ona się dosyć spotyka z takimi sprzecznymi opiniami. Ja tak stricte jakby nie mam o niej chyba zdania takiego mocno wyrobionego, dlatego że się na tym aż tak nie skupiłam, może powinnam, ale no jakby w tej książce jest tyle innych też problemów, że jakby no nie skupiałam się na tym. A jeśli jeszcze chodzi o autobiografię, to myślę, że naprawdę, żeby poznać jakby też inne kultury i jakby inne punkty widzenia z niektórych środowisk, to naprawdę warto ją przeczytać i ja w niej nie widzę żadnych takich jakby rzeczy, które są jakby źle przedstawione. Totalnie nie. Mi się właśnie w niej bardzo dużo rzeczy mega podobało i też było dla mnie takich bardzo po prostu pouczających, że mi się to naprawdę czegoś przydało. Dlatego ja autobiografię naprawdę lubię. Jeszcze jeden komentarz z tej Polski. Cóż, z oceną się powstrzymam. Może za jakiś czas to zrobię, ale na pewno nie nadaje się do czytania książek o małolatach. To jest właśnie coś takiego, że dana osoba nie lubi po prostu książek. Nie, troszkę tego nie rozumiem. Ja strasznie nie lubię, jak ktoś... W sensie, dobra, to może być z mojej strony jakieś tam takie no, krzywdzące może w stosunku do kogoś, ale ja po prostu nie lubię, jak ktoś mówi, że nie lubi książek o małolatach, czyli nie lubi młodzieżówek, bo tam po prostu bohaterowie są nie do zniesienia, cały czas popełniają błędy i w ogóle, no jakby jak można o takim czymś czytać? A to jest coś takiego, że no nikt nie jest idealny i lepiej, żeby takie młodzieżówki uświadamiały niektóre rzeczy i jakby takie autobiografie już nie jest właśnie, tak jak mówiłam tutaj na wstępie, taką stricte młodzieżówką. Główni bohaterowie autobiografii to nie do końca są takie małolaty, więc to jest też takie krzywdzące, bo małolat to na przykład dla mnie jest no może jakieś 14-13 lat, to jeszcze tak, ale żeby mówić już o jakby praktycznie no absolwencie tak liceum, maturzyście, no to tak trochę, ale tak jak mówiłam, zależy jaki kto ma punkt widzenia. Znalazłam jeszcze angielski komentarz, Christina Lauren is not for me. It's always the same i tutaj z tym, do tego też chciałam odnieść, bo czytałam trzy książki od tego duetu autorskiego. Dla mnie każda z nich była trochę czym innym. Jak czytałam już autobiografię, to totalnie praktycznie nie widziałam takiej jakiejś connection na przykład z Podróżą Nieślubną, bo ja jeszcze czytałam Podróż Nieślubną i Miłość na Święta. I Miłość na Święta w ogóle czytałam chyba jako pierwszą i bardzo ją lubię właśnie na święta. To jest bardzo dobry romans. Ogólnie, jeśli właśnie szukacie takiego o romansu, to Christina Lauren, nie autobiografii, ale Podróż Nieślubna i Miłość na Święta na pewno się super nada. Bo teraz na zimę możecie śmiało czytać. Bo to jest przykład niewielu z takich autorek, że ich książki kojarzą mi się właśnie z takimi różnorodnymi. Że nie są właśnie takie same. No i tutaj miałam takie totalnie inną opinię po prostu mam. Nie wiem, co wy na ten temat sądzicie, ale that's my opinion. A jeśli chcielibyście z mojej strony takie polecajki świątecznych książek, to też wam mogę takie coś zrobić. Może nie na jako osobę film, ale tam w jakimś vlogmasie mogę na pewno wspomnieć, myślę. Jeśli chcecie, to dajcie znać, bo troszkę już takich świątecznych czytałam i powiedzmy, że mam jakieś mini rozeznanie. Uwaga, mam tutaj jeszcze teraz wam do opowiedzenia o jednej książce, czyli Słońce, Morze, Gwiazdy. Ja nie mam pojęcia, jak krzyczeć to nazwisko, ja nie chcę tutaj tego krzywdzić. Więc ja go nie będę czytać, ok? Uwaga, sprawdziłam teraz już w nawiązaniu do tematyki tego filmu. Ta książka nie ma ani jednej jednogwiazdkowej opinii na Goodreadsie. Oczywiście ma dużo mniej tych ocen po przeczytaniu, więc jakby no to się wiąże z tym. Cieszę się, że jednak ludzie doceniają książki właśnie z gatunku samorozwojowego, bo zaraz wam tutaj o niej opowiem w takim przerywniku, żeby wam się zrobiło trochę miło bardziej na tym filmie.
Autorka tej książki ma swojego Instagrama, jego nazwę Wam wyświetlę tutaj i ogólnie ja wzięłam tą książkę, to jest bardzo zabawna historia, bo wzięłam tą książkę, zdecydowałam się, że ją przeczytam, Wam zrecenzuję i wiedziałam, że ona ma jakieś ilustracje, że właśnie jej autorką jest tam jakaś dziewczyna z Instagrama, ale myślałam, że jej nie znam, aż nagle przychodzi książka. Ja ją otwieram, hola hola, ja te ilustracje skąd nie znam i ja mam takie, skąd to jest? I czytam opis. Czytam jeszcze raz nazwę tego Instagrama, wchodzę na Instagrama, patrzę na to konto i to było dosłownie jedno z moich ulubionych kont, które kiedyś, jak były zdalne, w 2020 i 2021 po prostu śledziłam nałogowo, bo ta dziewczyna wstawia tak cudowne po prostu ilustracje i motywujące cytaty, że ja Wam to nawet nieraz na story udostępniałam i ja po prostu nie zdawałam sobie sprawy, że wyszła książka z tym wszystkim. I jakimś magicznym trafem wszechświat tak chciał, trafiła ona do mnie, dlatego muszę Wam jej po prostu tutaj o niej teraz opowiedzieć. Sama muszę jej właśnie za chwilę wystawić opinię na Goodreads. Tak jak już mówiłam, jest to książka z gatunku samorozwojowego, więc jak możecie się spodziewać, nie znajdziecie tutaj jakiejś rozwiniętej prozy. Ma w sobie ilustracje i cudowne cytaty. Wstawiałam na Instagrama rolkę, tak naprawdę tutaj możecie się przyjrzeć z bliska, co w niej środku jest. Okładka jest absolutnie przepiękna, nie jest ona gruba. Cała książka to tak naprawdę taka droga, też przez wszystkie pory roku, ale też ogólnie przez taką mentalność i też taka droga po prostu do Was. I przez te wszystkie cytaty, które się tutaj pojawiają, ona tak bardzo daje do myślenia, że to jest po prostu krótka forma, ale bardzo trafna. I tak jak napisałam wczoraj nawet na Instagramie, że po prostu nawet jak się ma zły humor i się otworzy tą książkę na jakby randomowej stronie, dosłownie jakiejkolwiek, przeczyta się jeden cytat, to on już jest jakby Wam w stanie zmienić na tą chwilę humor, przynajmniej ja tak mam, bo jakby ja bardzo chłonę takie rzeczy, lubię takie cytaty i to jest definitywnie coś dla mnie, więc jeśli czujecie, że potrzebujecie czegoś takiego, co mogłoby Was w danej chwili właśnie wesprzeć, pomóc i miałoby Wam właśnie pomóc w odkryciu tej miłości nie tylko do siebie, ale też ogólnie potem do innych, bo to się wszystko tak naprawdę w jednym zamyka i ogólnie jeśli macie taką chęć do samorozwoju, to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo Wam ją polecam. Czasami ma tutaj takie dłuższe wstawki, że coś jest napisane i to też daje do myślenia, ale ja jestem totalnie w miłości z tymi ilustracjami. Jeszcze raz, tytuł Słońce, Morze, Gwiazdy też jakby jest tutaj bardzo adekwatny do tej treści i moim zdaniem bardzo trafny, także jeśli będziecie czytać, to dajcie znać, bo mam nadzieję, że naprawdę, naprawdę Wam się spodobi. Oczywiście zachęcam Was do obserwowania autorki. Za książkę oczywiście dziękuję wydawnictwu Insignis. Więc jak widać, czytanie takich negatywnych opinii na Goodreads wymaga trochę nerwów i energii. Jeśli Wy chcecie sprawdzić Waszych ulubieńców lub jeśli Wasi ulubieńcy się już tutaj pojawili w tym filmie, no to już wiecie, jak to wygląda. No ale dobra, trzeba być otwartym, trzeba jakby przypominać sobie też, za co dane książki tak lubimy i ich bronić całym sercem dosłownie. Jeśli macie właśnie jakieś takie swoje, powiedzmy, top 3 książek z tego roku, to możecie się nimi podzielić w komentarzu. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału i łapce w górę. Jak dotrwaliście do końca, to dajcie łapkę w górę, bo zawsze wszyscy zapominają o łapkach w górę, nawet ja zapominam, Anyway, dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam albo miłego wieczorku, albo dnia. No i do następnego filmu. Widzimy się już w kolejnym w grudniu. Pa, pa!